dzisiaj trochę polskiego stafu. Tam się mieszkańcy Gliwic, gdzie spędzą Sylwestra w tym roku? Jak spędzisz Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Okej, dziękuję bardzo. Kto nigdy nie miał ochoty powiedzieć czegoś głupiego jakimś dziennikarzom, którzy napadają na nas z wprost idiotycznymi pytaniami na ulicy? Jednak z reguły brakuje nam jakiegoś pomysłu na coś ciekawego i poddajemy się tym ankietom. Jednak pewien gliwiczanin miał na tyle ikry, że udała mu się ta sztuka. Chyba każdy w miarę ogarnięty internauta, który poszczycić się może polskim obywatelstwem, wie, w jaką grę będzie grał ten pan. Riposta pewnego gliwiczanina podczas przeprowadzania reportażu przez Nowiny Gliwickie stała się tak rozpoznawalna, że stoi już chyba na podium durnych filmików razem z Ale Urwał czy... Ale kim gliwicki gracz jest tak naprawdę? Bo raczej fakt, że jest jakimś nerdem, wierzy chyba niewielu. Ten pan to niejaki Bartek Nowak, który tworzył kiedyś komiksy pod pseudonimem Ukwiał. Były to dawne czasy, gdy komiksy nie były zbyt łatwo dostępne i kserowało się je. Redagował on niezależny magazyn komiksowy Katastrofa. Tutaj możecie podziwiać jedno z jego dzieł. Jednak jakiś czas po ukończeniu liceum Ukwiał zakończył przygodę z komiksem i zajął się malarstwem. Niestety nie udało mi się znaleźć żadnych jego obrazów. Sam nie jestem fanem komiksu, jednak osoby, które lubią ten typ sztuki, przyznają, że były one ironiczne, sarkastyczne i wyśmiewające, co pasuje doskonale do ciętej riposty skierowanej do pani dziennikarki. Oczywiście, jak to bywa z popularnymi filmami na YouTube, od razu powstały setki różnych remiksów domorosłych DJ-ów oraz namnożyły się przeróbki obrazków z Bartkiem i Tomb Raiderem w roli głównej. Istniały nawet plany, aby wprowadzić sylwestrowego gracza do poczetu memów na 9gagu, jednak ta idea się nie przebiła. Niestety nigdzie w internecie nie ma żadnej opinii samego Ukwiała na temat swojej popularności. Czego z pewnością nie można odmówić Bartkowi do gustu do gier. No bo kto do cholery nie lubi Tomb Raidera? Do widzenia Państwu. Tomb Raider.